Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj mamy za oknem widok katedry w Opolu. Katedry, z którą byliśmy przez ostatni miesiąc bardzo związani, gdyż na rzecz renowacji tej katedry przeprowadzaliśmy aukcję gołębi. Finałem tej aukcji była aukcja stacjonarna, która się odbywała w Pruszkowie. Tutaj zobaczmy, jesteśmy teraz w biurze drukarni imienia Krzyża Świętego. Tak, pod wezwaniem czy imienia? Pod wezwaniem Krzyża Świętego. Tutaj mamy księdza dyrektora Waldemar Klinger i księdza Jerzego Kostorza, hodowcy gołębi. Tutaj na aukcji stacjonarnej, tak jak mieliście możliwość koledzy zobaczyć, jak wyglądała ona, to kto był, to widział, kto nie był, to może sobie zobaczyć na filmie, we fragmentach oczywiście, gdyż ona trwała bardzo długo, nie jesteśmy w stanie z różnych przyczyn zarejestrować i pokazać wszystkiego też. Ale tutaj teraz mamy możliwość tutaj tak dokonać takiego podsumowania. Ja teraz może już oddam głos, może czy to księdzu Kostorzowi, czy to jak księdzu dyrektorowi, to może księdza Kostorzowi. Może ja zacznę, bo też byłem chyba takim głównym organizatorem, też pomysłodawcą tej aukcji właśnie na rzecz katedry. W samych założeniach nie wiedziałem, jak to się uda. Potem człowiek tak po ludzku kalkulując miał tam jakieś przewidywania, że ta aukcja może przynieść około 100 tysięcy, to by było wspaniałe dla mnie i dla katedry, tak sobie zakładaliśmy. No potem widzieliśmy już, jak ruszyła preaukcja, że może być tego ciut więcej, około 120 tysięcy. Natomiast myślę, że wszystkich, i tych, którzy licytowali, którzy dali gołębie, i tych, którzy się interesowali aukcją, ta kwota przerosła, bo prawie 220 tysięcy złotych, to jest kolosalne wsparcie dla katedry i chyba nikt się tego nie spodziewał. Chcę to też wyraźnie podkreślić, że w rozmowach z hodowcami, którzy kupili gołębie, którym wysyłaliśmy, oni też bardzo mocno podkreślali cel. Oni nie mówili o tym, że nabyli takiego czy innego gołębia, ani tylko, ale wskazywali na to, że szczytny cel, chcieli to wesprzeć. Ba, nawet chcę powiedzieć, że wielu ciągle jeszcze dzwoni i pyta o numer konta, bo choć nie udało im się wylicytować żadnego gołębia, niczego kupić w ramach aukcji, to jednak chcą wesprzeć cel renowacji katedry i dlatego odsyłam ich do strony poświęconej właśnie renowacji katedry. Także tu słowa uznania, wdzięczności tym, którzy ofiarowali gołębie, którzy je też wylicytowali i kupili za niesamowicie liczny też udział w tej aukcji. Ja tego się nie spodziewałem, że myślę, że przewinęło się ponad 500 osób przez mury tego domu kultury w Pruszkowie i naprawdę to było niewiarygodne. Ja tak jeszcze na podsumowanie chcę powiedzieć, jak Markus Schumacher przyjechał z Niemiec, znany myślę też w Polsce, hodowca, trener gołębi i zobaczył liczbę gołębi, a przede wszystkim też od kogo udało nam się zebrać na jedną aukcję gołębi, to był pod wrażeniem. Powiedział, że to jest niezwykłe, że udało się zebrać takie gołębie w ramach tej aukcji i słowa uznania płynęły nie tylko z jego ust, gdy chodzi o zagranicę, ale także Rainera Pittmana i wielu innych. Nawet dzisiaj odebrałem telefon hodowcy, który ofiarował gołębie, pytał, za ile zostały wylicytowane i od razu zapowiedział, że jeżeli tylko pojawi się kolejna tego typu aukcja charytatywna, to jest gotów od razu przeznaczyć najlepsze młode z najlepszych swoich gołębi. Tutaj jeszcze możemy księdza dyrektora zapytać o ten adres strony internetowej, bo ksiądz Jerzy nam powiedział, że można na stronie, ale my tego adresu na razie nie znamy. Ksiądz pamięta ten adres? Parafia Katedralna w Opolu. Jeżeli się jeżeli się wrzuci do Google, na pewno się znajdzie. I tam jest szereg informacji, które mówią o renowacji też katedry. Tutaj te pieniądze, które się udało zebrać, ksiądz na pewno je z korzyścią tutaj dla katedry zagospodaruje, a przypomnijmy tutaj, kiedy pokazywaliśmy tamte rusztowanie na frontowej zewnętrznej ścianie katedry, tam trwały prace, czy teraz ruszą z kopyta, że tak powiem, przyspieszą? Pierwsza część została kilka dni, dzień przed aukcją już odebrana, czyli zakończona, to 230 metrów kwadratowych. Następne 500 metrów musimy w większości do końca tego roku przeprowadzić renowację. Tak obliguje nas dopłata jeszcze byłej premier pani Ewy Kopacz. I następne już są złożone na przyszły rok na 2 300 000 kolejny fragment. Także prace są. Ta pomoc jest bezwzględnie rewelacyjna, bo pomaga nam ustabilizować nasze
fundusze, czyli nasz wkład własny, który jest potrzebny przy każdym etapowaniu prac. Można powiedzieć, prosto na skrzydłach z nieba przyfrunęła ta pomoc dzięki gołębim sercom hodowców. Jestem niezmiernie wdzięczny księdzu organizatorowi Jerzemu i też wszystkim, którzy w mniejszy czy większy sposób przyczynili się do tego, że tak szczytny cel został dopełniony. Przyznam szczerze, nie wierzyłem, że może osiągnąć to cel. Na koniec tylko powiem, że ksiądz Jerzy powiedział, jeżeli będzie po mniej niż 100 tysięcy, podaje się do dymisji. Podrapali się tylko po głowie, mówię, jakby było 30-40 tysięcy, to tak by była rewelacja. Nie wierzyłem, że tak potężną sumę potrafimy osiągnąć z tej aukcji na tak szczytny cel. Dzięki serdecznie za wszystko. Ale też wydawnictwo, tutaj, którego ksiądz jest dyrektorem, też właśnie zobaczmy tutaj katalog, pokażmy go. On został tutaj właśnie, ten katalog widzieliśmy i na aukcji. Wcześniej hodowcy go mogli pozyskać tutaj na internecie. O, zobaczmy tutaj zdjęcia, akurat jest kolegi Patryka Wrugla, widziałem, jak je robi. Ale zobaczmy, ten katalog to będzie na pewno bardzo fajną pamiątką, które tutaj między innymi właśnie w wydawnictwie tutaj księdza został, że tak powiem, wydrukowany. Jak najbardziej. Też promujemy wiele dzieł charytatywnych, między innymi też wsparcie dla katedry. Sami leżymy, można powiedzieć, w cieniu katedry i też nasz wysiłek idzie w tym kierunku, aby to piękne dzieło nabrało blasku i tempa. Ten biskup kilka miesięcy temu, pół roku temu zamianował mnie odpowiedzialny za renowację tej katedry, stąd też i włączę funkcję dyrektora naszej diecezjalnej drukarni i wydawnictwa i właśnie pełnomocnika do spraw remontu katedry. Stąd też i moje słowa i moje podziękowania w tym nagraniu. Także my też przyłączamy się do podziękowań, a też nie możemy zapomnieć o wszystkich osobach, które brały udział w przygotowaniach, szczególnie też panom i Ja o tym chciałem też powiedzieć. Klatki rozgładali wszyscy. Bo myślę, że bez pomocy ludzi ja w życiu nie zrobiłbym takiej aukcji. I rzeczywiście chcę najpierw z zagranicy wspomnieć przede wszystkim dwa nazwiska. To jest Rainer Pittmann, który w swoim czasopiśmie dał parę ogłoszeń takich konkretnych. I to dzięki niemu zebraliśmy z terenu Niemiec naprawdę dużo gołębi. Moris Mateusz, mój przyjaciel z Belgii, nieoceniony wkład. Proszę sobie wyobrazić, że to jest człowiek już pod 80, kiedy tam do niego zajechałem, to w ciągu jednego dnia odwiedziliśmy wspólnie w promieniu 200 paru kilometrów 17 hodowców. I to nie były takie odwiedziny, że staliśmy w drzwiach, braliśmy gołębi, ale u każdego siadaliśmy, bo tego wymagał szacunek dla hodowcy, a ci szczególnie mniejsi hodowcy belgijscy, tak zwani niekomercyjni, naprawdę nie dawali tylko gołębia, ale kawałek swojego serca. Nigdy nie zapomnę tego, co powiedział znany w Polsce Desmet Mati, który powiedział po chorobie, po szpitalu, dając gołębia pięknego, powiedział, że on nie daje tylko gołębia, on daje dla Polski, dla tej katedry kawałek swojego serca. Także dzięki tym dwóm osobom za granicę naprawdę udało mi się zebrać fantastyczne gołębie na aukcję. Natomiast też muszę wspomnieć o zaangażowaniu Patryka i Michała Wrubel. Patryk, wiele razy to mówiliśmy, to jest młody człowiek, tak przedsiębiorczy, że myślę, że nie jeden chciałby go mieć w swojej firmie, ale Patryk ma swoją firmę, więc mimo 22 lat jest niesamowitym człowiekiem, takim pasjonatem, miłośnikiem gołębi. Podobnie jego brat, dla którego nie było problemu, żeby jechać do Belgii czy na drugi koniec Niemiec, żeby przywieźć tego czy innego gołębia i pomóc załatwić też gołębie. I to jest ważne i naprawdę bez takich ludzi nie udałoby się tego zrobić. Muszę też wspomnieć, że tam na miejscu w Pruszkowie Krzysiek Rok zorganizował świetną ekipę ludzi, którzy to wszystko porozkładali. I nawet kiedy zabrakło prądu w Pruszkowie, nie było problemu, żeby jakoś to uruchomić, żeby aukcję dokończyć. Także nie mogę nie powiedzieć o takim społecznym zaangażowaniu oczywiście Krzysia Kłosa, bo to on zrobił całą reklamę, zrobił na swojej stronie internetowej tę aukcję, nagrał wiele filmów, przejeździł pół Polski i wielki szacunek też za to, bo tak Krzysiu tylko nagrywa, a nikt o nim nie mówi tu. Ja to muszę powiedzieć, że bez niego byłoby bardzo ciężko wznieść się na taki poziom. Jeszcze raz dziękuję za to zainteresowanie i rzeczywiście za to gołębie serce. Ja to muszę podkreślić, bo to gołębie serce hodowców i ich zaangażowanie dało taki efekt,
czyli 220 tysięcy złotych za aukcję na rzecz renowacji katedry. Także bardzo dziękujemy. Miejmy nadzieję, że ta sala w Pruszkowie jeszcze nie raz będzie świadkiem takich aukcji, gdyż przypomnijmy sobie w zeszłym roku, kiedy dla księdza doktora Józefa Żylki, kapelana naszego związku, organizowaliśmy aukcję o podobnym celu, a tam chodziło o pomoc w zakupie i uruchomieniu dzwonów w parafii Klucz. Nam się to też udało zrobić. Byliśmy nawet całkiem niedawno, miesiąc temu, u księdza Józefa, oglądać jak te dzwony i słuchać przede wszystkim, jak dzwony biją. Akurat trafiliśmy na godzinę 12, także ksiądz uruchomił je. Słyszeliśmy i widzieliśmy, że jeden z tych dzwonów właśnie miał tą dedykację poświęconą hodowcom. Także miejmy nadzieję, że ta sala w Pruszkowie, w której przeprowadzaliśmy tą aukcję, będzie w przyszłości również taka szczęśliwa dla innych takich inicjatyw. Tak, chcę jeszcze, bo tak zawsze mi to umyka z tej racji, że ja z Rysiem Żółkiewiczem tworzymy jedno w spółce hodowlanej. Ja chcę jeszcze powiedzieć, zarówno Patryk, jak i Rysiu no dbali też przez dobry miesiąc, czy ponad miesiąc o te gołębie. Proszę mi wierzyć, czy utrzymać gołębie z kilkudziesięciu hodowli w jednym miejscu, w zdrowiu. Tak praktycznie były minimalne jakieś tam kryzysy zdrowia i to się świetnie udało. Także to jest wielka zasługa też chociażby Rysia czy Patryka, który część gołębi przechowywał. Także wielki szacunek i uznanie dla nich. Także dziękujemy bardzo. Zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłych takich inicjatywach, a na pewno postaramy się też w przyszłości coś zorganizować, ale to nie jest z pożytkiem i dla hodowców, i tutaj dla celu, który będzie takim aukcjom przyświecał. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Dobry lot.